tą słoneczną środę. Dzisiaj 36. odcinek vloga, akurat tym razem w środę. A dlaczego? O tym dowiecie się za chwilę. Wszystko ma związek oczywiście z piłką nożną mężczyzn, chociaż warto zwrócić uwagę, że już za chwilę startuje sezon piłkarski kobiet. No i coraz bliżej, gdzieś na horyzoncie powoli pojawia się hokej. Także coraz więcej emocji, trójkolorowych emocji przed nami w tym roku. No ale dzisiaj głównie oczywiście o piłce. Pierwsza sprawa to taka, że chciałem Was wszystkich serdecznie zaprosić na jutro na godzinę 20 w popularnej aplikacji X, która kiedyś nosiła nazwę Twitter. Mamy taki fajny pokój głos bukowej i na tym pokoju rozmawiamy sobie co 2 tygodnie o tym, co dzieje się w GieKSie, o różnych tematach związanych z GKS-em Katowice. Organizatorem pokoju jest redakcja GieKSa.pl. Na profilu redakcji możecie sobie ustawić przypomnienie, aby o tym pokoju nie zapomnieć. Tym razem będziemy mieli gościa. Adrian Błąd postanowił wziąć udział w tym pokoju i będzie gotowy, aby na Wasze pytania odpowiadać. Jeżeli wstydzicie się i macie pomysł na jakieś pytanie, ale nie chcecie bezpośredniego zadać, proszę wyślijcie wiadomości albo wpiszcie komentarz pod tym vlogiem, a ja takie pytanie podczas tej audycji zadam. Zasada jest taka, że trzeba mieć aplikację w telefonie, aby móc dołączyć jako rozmówca do pokoju. Słuchać można każdej możliwej opcji, natomiast maksymalnie 10 osób za jednym razem może mieć udzielony go głos. Więc jeżeli będziecie mieli głos, może być tak, że za chwilę go nie będziecie mieli, no bo trzeba tym żonglować, żeby każdy, kto chce się wypowiedzieć, mógł się właśnie wypowiedzieć. Dlatego serdecznie zapraszam. Czwartek, czyli jutro, godzina 20. Stary Twitter, nowy X, pokój z Adrianem Błądem. Będziecie mogli zadać pytania naszemu zawodnikowi, który w tym sezonie wpisuje się całkiem dobrze. A kolejna kwestia to ostatni mecz. No i tutaj tak naprawdę to był jeden z lepszych meczów w ostatnim czasie, który zapamiętałem, jeżeli chodzi o GKS Katowice. Zdominowaliśmy rywala, który tak naprawdę w tym sezonie wcale się aż tak źle nie prezentował, ale patrząc też na wyniki innych drużyn, pomijając akurat Chrobrego, czyli Motor Lublin Miedź Legnica, no w sumie dobra, to też odejmijmy, ale patrząc na Motor, który i przed nami, i po nas znowu gra bardzo dobrze, no to teraz pytanie klucz, czy to nie jest tak, że grasz jak przeciwnik ci pozwala i my naprawdę w tych początkowych meczach tego sezonu po prostu graliśmy dość dobrze, na tyle dobrze, żeby rywal miał z nami dużo problemów. Na pewno dużo problemów miała z nami Wisła Płock, bo zaczęła bardzo wysoko i bardzo mocno AGX-a nie była przestraszona, tylko próbowała cały czas sobie rozgrywać piłkę od własnej bramki, aż w końcu zaczęli sami nasi zawodnicy atakować pressingiem i wtedy już Wisła Płock tak trochę zeszła z tego tonu. Zaczął bramkarz czy obrońcy wybijać piłkę dalej. No i zaczęły pojawiać się ogromne problemy z tym, aby zagrozić bramce GieKSy. No i rzut karny niestety kolejny raz nietrafiony, tym razem Sebastian Berger, piłka odbiła się do słupka chyba od bramkarza, czyli dodatkowo pechowo, bo mogłaby od tego bramkarza wpaść do bramki, ale niestety nie wpadła i chwilę później Rogala ładnie i technicznie uderzył po dalszym rogu, no i świetnie bramkarz ten strzał obronił. Sytuacja bramkowa, no wydaje mi się, że rzadko na treningach wchodzą tak idealne dośrodkowania, bo do takich trzeba zaliczyć piłkę Oskara Repki, no i tempo na biegu Wasilewskiego, no to taka akcja wydaje się, że była nie do obrony, bo wyciągnięty jeden obrońca, wbiega Wasilewski z głębi na drugiego obrońcy na pełnym biegu i dostaje piłkę idealnie w tempo na głowę, bez szans, jeżeli chodzi o obronę, na pewno w tym końcowej fazie mogli obrońcy poprzeszkadzać Repce, no ale tego nie zrobili. Swoją drogą Repka zagrał chyba najlepsze spotkanie w barwach GieKSy. Wydaje mi się, że tak dobrze i tak równo nie zdarzyło mu się zagrać w naszych barwach. Tu naprawdę był w stanie się odwrócić mimo asysty dwóch przeciwników. Nie bał się brać na siebie gry, nie bał się brać odpowiedzialności. Dawał dalekie krosy celne i bardzo przytomne, bo te podania naprawdę były dobre. No i tutaj no, kibice chyba długo nie zatęsknią za Rafałem Figlem. I jeżeli Repka będzie się tak dobrze z Kozubalem w środku pola spisywał, bo przynajmniej w tym meczu z Wisłą Płock naprawdę ten środek wyglądał kapitalnie. Dokładając do tego
wahadła, gdzie Rogala również strzelił bramkę, no Wasilewski strzelił bramkę, obrońca Jędrych też strzelił bramkę, także tutaj pod tym względem no Danek też szedł na wahadło i też strzelił bramkę, także wszystkie bramki to linia defensywna i no cóż, strzela cały zespół, pracuje na wynik cały zespół i tak to wyglądało właśnie w meczu Gieksy. Tam jeszcze bramkarz i tak oprócz tego, że popełnił błąd, no to uratował swoją drużynę w pierwszej połowie, uratował w końcówce meczu, bo strzał Marca był naprawdę też dobry. Akcja Shibaty, Bruda i kogoś teraz jeszcze tam z lewej strony nie pamiętam, ale w pewnym momencie w tym meczu się na tyle bawiliśmy piłką nożną, że aż się to po prostu pięknie oglądało. No, był taki moment, że prowadzimy 2-0, wybiega sobie Arek Jędrych na środek napadu. Trener powiedział, że to planowane rotacje i jakby są różne pomysły na mecz i ja to rozumiem i przyjmuję, no ale patrząc z perspektywy kibica na trybunie, widząc, że no Jędrych tylko przy stałych fragmentach raczej wychodzi tak wysoko, a tu nagle akcja, Repka przechodzi do tego obrony, Jędrych wychodzi na środek napadu, no i tutaj przy tych górnych piłkach, no to jest faktycznie rozsądne, ale w zeszłym, może nie sezonie, a nawet jeszcze dalej, to Jędrych w końcówkach, jeżeli przegrywaliśmy, to szedł na środek napadu, a tutaj prowadzimy 2-0, a Jędrych idzie i gramy o kolejne bramki. I na pewno to jest klucz, który jakby pokazuje obraz tego meczu. Nie strzeliśmy karnego, graliśmy dalej, strzeliśmy pierwszą bramkę, graliśmy dalej, strzeliśmy drugą bramkę, graliśmy dalej, strzeliśmy trzecią bramkę. No tam gdzieś chwilę jeszcze graliśmy, ale potem złapał nas mały kryzys, no ale potem strzeliśmy czwartą i znowu graliśmy o więcej. Także widać było, że tutaj nie było ograniczeń w tym meczu, tylko idziemy, strzelamy, 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 ile wlezie, strzelamy, strzelamy. I tak to powinno właśnie wyglądać. Tak mi się wydaje, że drużyna dzięki temu zyska sobie naprawdę spore grono kibiców, którzy znowu rzucą bardzo dużo zaufania i będą wybaczać błędy, ale będą pewni, że przynajmniej ktoś komuś zależy na tym boisku, bo tak to dokładnie wygląda. To wygląda tak, jakby wszystkim na tym boisku zależało wygrać, że wygryzą tą wygraną. No i teraz wpadły cztery bramki w następnym meczu, może wpadnie mniej, może więcej. Ostatnia taka wygrana, trener wspomniał na konferencji, była ze Stalą Rzeszów w drugiej lidze, ten mecz decydujący o awansie. Ale ja bym chciał nawiązać do innej statystyki X Goal, której często się tutaj posługiwałem. No to po tym meczu mamy 4,61, to ja nie pamiętam, żebyśmy mieli mecz z taką wysoką tą statystyką. No, powinniśmy strzelić w zasadzie 5 bramek i to można powiedzieć zasłużonych według tego. Rywal gdzieś tam miał 1,6, 1,8, nie pamiętam dokładnie, ale mieliśmy kolosalną przewagę i to chyba był nasz najwyższy wskaźnik w historii, kiedy gdzieś tam były one upubliczniane. Nie pamiętam, żebyśmy mieli tak wysoki ten wskaźnik, a to pokazuje, że Gieksa w tym meczu była po prostu bardzo, bardzo mocna. Czy Wisła Płock jest tak słaba? Tutaj wydaje mi się, że nie do końca. Tam naprawdę jest sporo dobrych zawodników, no ale chyba zderzyli się z kimś, kto nauczył się tej pierwszej ligi, więc oni dostali po prostu bęcki, jak młody uczeń, tak zwany kocur w szkole. Zostali skoceni i będą musieli dochodzić swoich racji w kolejnych spotkaniach. Ale to nas na razie już nie obchodzi. Nas obchodzi to, gdzie będzie grała Gieksa. Gieksa będzie grała z Zniczem w Pruszkowie w poniedziałek. Bardzo trudne spotkanie, powiem szczerze. Tylko sobie wrzucę jeszcze terminarz. Bardzo trudne spotkanie. Start o godzinie 18. Klatka gości piękna. To jest Mistrzostwo Świata. Zagroda dla piesków. W każdym razie, no to będzie bardzo trudny mecz dla Gieksy, bo wiemy, jak gra Znicz. Gieksa teraz preferujesz taki styl jednak bardziej kombinacyjny i murawa ma znaczenie, i pogoda ma pewnie znaczenie, i wszystko ma znaczenie. A tutaj w poniedziałek, oprócz tego, że szykuje się upał, chociaż być może o 18 już takiego nie będzie, no to gdzieś tam ten stadion w Pruszkowie może spłatać figla i samo ustawienie drużyny rywala również, ale my nie powinniśmy się generalnie tym przejmować, powinniśmy walczyć z każdym, mieć pomysł na każdego i na to liczę, że tak będzie. Jak widać, Gieksa też w ostatnim czasie, a jak nie da się wbiec z bramką piłką do bramki, to trzeba uderzać i te strzały były i bardzo dużo ich było. I mam nadzieję, że właśnie z takimi rywalami też ich dużo będzie, bo kiedyś ta piłka wpadnie. Jak nie wpadnie, no to trudno, to się zremisuje. Wiadomo, że też nie wszystkich meczów da się wygrać. Ale jak się nie strzela, no to się nie trafia. Więc po tym meczu w Pruszkowie, no to już będziemy czekać na resowie u siebie, ale
A dlaczego co dalej? Dlatego, że już ruszyły zapisy na wyjazd do Bielska-Białej. Mecz jest 3 września o godzinie 15. Zapisało się już ponad 1000 kibiców. Mam nadzieję, że wy, którzy oglądacie tego vloga, również się tam zapiszecie i wszyscy podjedziemy sobie do Bielska na zakończenie wakacji, bo to w zasadzie jest początek roku szkolnego dla dzieciaków, więc mam nadzieję, że jak najwięcej ich tam zobaczymy. No i już Was serdecznie na ten mecz również zapraszam. To tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Jeszcze raz zapraszam na pokój Twitterowy. Zapraszam również do sklepu Blaszok, gdzie oczywiście możecie się zaopatrzyć m.in. w żółte koszulki, które świetnie prezentują się na stadionie przy ulicy Bukowej. Jeżeli większość kibiców w takich koszulkach przychodzi, chciałoby się oczywiście, żeby wszyscy, no ale życie bywa takie, a nie inne, więc fajnie, jak większość z Was jest na żółto, prezentuje się to super i mam też nadzieję, że na tym zniczu powalczymy o zwycięstwo i będziemy w takich samych humorach w przyszłym tygodniu. To tyle. Dzięki bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia na Bukowej.